Monika. Co robimy? Wstawiamy rzeczy na Instagram. Ja bym myślał bardziej długofalowe plany. A, to jesteśmy jeszcze młodzi. To dlaczego to sobie robimy? Bo jesteśmy jeszcze młodzi. Ale wydaje mi się, że jazda w zimne miejsca, odludnione, to jest dla ludzi starych. Nie, to jest potwierdzenie młodości ducha. Jak jedziesz w zimne miejsce w lecie? No tak, to jesteś młody duchem. Może głupi? No, bo młody duchem. Że przygoda. No to przygoda. Jesteśmy. Ej, dobra, wytłumacz mi, po co tu jesteśmy. Mamy przejechać na motocyklu 3800 km, co nie brzmi jak zbyt duże wyzwanie, ale mamy przejechać przez najbardziej mokry kraj świata, albo Europy chociażby, czyli Norwegię. Od Oslo walimy na wybrzeże, już później cały czas wybrzeżem do góry na sam Nordkap, a jedziemy Hondą Africa Twin. A jedziemy dlatego w liczbie mnogiej, bo to Monika. To ja. O żona, która zawsze chciała zobaczyć, o co ja chodzi. Ja także pracuję. Tak. No i się dowiedziałam. Zaraz się dowie, dopiero się dowie za kilka dni. Dobra, z racji tego, że to dosyć specjalny motocykl, Monika została poproszona o to, żeby się przygotowała. Monika, skąd się wzięła Africa Twin? Dobra, i teraz Was zdziwię, bo się przygotowałam. Jeżeli chodzi o historię Africa Twin, to pierwszy model Africa Twinowo podobny powstał w roku 1984. No, i był to model, który miał wystartować w rajdach wtedy bardzo popularnych pustynnych, a tak naprawdę w rajdzie Dakar. No i co się okazało? Okazało się, że motocykl z fabryki HRC, czyli Honda Racing Corporation, osiągnął na tym rajdzie... Ale ładnie, z tymi definicjami. No, czekaj, no, jeszcze Honda nie czekam do kolejnych dat. Osiągnął na tym rajdzie bardzo fajne wyniki i na fali sukcesu powstały kolejne, mocniejsze tym razem już maszyny, co zakończyło się w 1988 powstaniem motocykla typu Africa Twin, już pierwszego pod tą nazwą, który był przeznaczony dla zwykłego, szarego człowieka. Takiego szarego? No, takiego jak my. Człowieka z fantazją. Też. No i co potem? No i potem motocykl się sprzedawał bardzo pięknie, aż nagle w roku 2000 Honda zaprzestała jego produkcji. Do 2003 jeszcze dostępne były konkretne niektóre modele, które można było kupić, a potem cisza. I w roku ubiegłym, nie, to już mówię, 2015, przepraszam, dwa lata temu. Ja miałem okazję pierwszy raz jeździć tym motocyklem. Tak, a ja mu bardzo zazdrościłam. Tak. I wobec tego zabrał mnie tu teraz. No, będziemy jechać wersją DCT, czyli wersją tą z automatyczną skrzynią biegów, dlatego, żeby było nam troszeczkę łatwiej i przyjemniej. Nie spodziewamy się tutaj jakiegoś hardkorowego terenu, ewentualnie trochę odcinków szutrowych, więc tutaj komfort stoi na pierwszej pozycji, no bo i tak będziemy dostawać cały czas łomot od pogody. To jest nasz motor. To jest nasz motocykl. Tak, to jest nasz motocykl. To jest moje miejsce. To jest twoje miejsce. To malutkie miejsce jest moje. I jako jedyna nie masz oparcia. Wszyscy mają oparcia, ty nie masz oparcia. Wszyscy jadą sami. Przygoda. Radek się zamieni pewnie. Cześć Radek. Hi. Cześć Radek. Hi. 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 Nice to meet you. Super. No, jak widzicie, takich fajnych ludzi będziemy mieli. Yes. Powiedz coś po polsku. Słowani. Dużo piwa będziemy pili. Yeah. We must. We must drink. Ale hot beer? You drink hot beer in Slovakia? Hot? No. Yeah, we from we're time to time in Poland we drink a hot beer when we are really cold. Okay. So we're gonna do it. Co my się mówimy? Mówimy tak naprawdę, dlaczego tutaj jesteśmy. Chodzi o to, że Honda chce zrobić event dla swoich klientów. To nie jest tak, że oni robią event dla dziennikarzy, żeby przyjechali się i ubawili za ich pieniądze i napisali, jakie to motocykle świetne. Nie, my jesteśmy tak naprawdę królikami doświadczalnymi. Tak. Bo na przyszły rok ta impreza ma być dla Was, dla klientów, dla użytkowników Honda Africa Twin. Coś na formę GS Trophy, tylko że w wydaniu hondziarzy. No i my mamy jechać. My mamy zobaczyć, czy jest fajnie. My mamy zobaczyć, czy jest fajnie i mamy szczerze mówić, jeżeli będzie coś niefajnie. Szczerze to mam nadzieję, że Was zabiorą w cieplejsze miejsce niż nas. Głosujcie za Hiszpanią. Tak, albo Afryką. Nie, no zobaczymy. Na pewno będzie pięknie, pomimo tego, że będzie bardzo zimno i mokro.
Tak. Już to wiemy, że będzie, bo już widzieliśmy zdjęcia, relacje. Cześć Jarek spychała. Dokładnie. On tam ale właśnie... mamy grube skarpety, może damy radę. Tak, i pada średnio co 20 minut. Na dzięku pracowi. Cieszę się bardzo, montując tank baga, który tu nie pasuje. Jakby się człowiek tak zastanowił, to by pamiętał o tym, że zbiornik w Afryce tu nie jest wysoki, dosyć krótki. I by wziął mniejszy tank bag, ale po co? Przygoda! Będzie pani zadowolona. Może dla porównania ja pokażę, jak wygląda to tak jak trzeba. Wygląda to tak jak trzeba. Tak jaki powinien to być. No będziemy mieli większy. Większy jest lepszy. Przecież. Polski to Andrzejku, ale tamty ten dużo mniejszy, jak mam być szczera. No ale będziemy mieli dzięki temu kochanie kupę przestrzeni dla siebie. Okay. Let's go for a beer. Two pictures will be good, I think. Nikt nie pije jeszcze piwa, ale Ian wziął kolę. Gdzie? Jak Ian ma kolę i on pije kolę, tak, ale jeżeli on wziął kolę, to my możemy wziąć piwo. No? Tak. O, do ciebie. Proszę. Cheers. O, tak wiemy. Sigue sintonizado y síguenos en este Adventure Tour. Follow us. Follow ciebie. Yeah. Ty zaczynasz. Ja zaczynam. Jesteśmy po briefingu i wiemy tyle samo, ile wiedzieliśmy przed nim, czyli nie możemy przekraczać prędkości. Bo pójdziemy, znaczy tak, nie możemy przekraczać prędkości, bo zbankrutujemy. Nie możemy mieć 0,2 grama coś tam na alkoholu, bo pójdziemy do więzienia. Na 20 dni. Na 20 dni. A więzienia nie są czyste. A więzienia, nie, więzienia są czyste, ale nie są przyjemne. Aha, są czyste, ale nie są przyjemne. Poza tym dowiedzieliśmy się zupełnie nic, tak się zastanawiam, no bo będzie dosyć mało offroadu. Jedziemy na razie głównymi drogami. Po prostu na wybrzeże Norwegii, tak ja się zastanawiam, gdzie jest ta przygoda, bo to ma być adventure, więc dobra, dla mnie to jest ciągle zagadka, gdzie jest przygoda, może się dowiem w najbliższe dni. Ale to, co mi się podoba, to to, że to nie jest wszystko sztucznie pompowane, nikt tam tutaj nie wkręca, że o, to jest wasza przygoda życia, tu będzie tak, a tam będzie tak, a tam będzie siak. Nie, jest totalny luz. Wszyscy, to są motocykle, tam jedziemy. Trzymajcie się tego, uważajcie na to, tu jest nawigacja, tu jest system SOS, w ogóle te strasznie dużo SOS-ów, systemów jest i... Safety first. Safety first, no kurde, nie jesteśmy w kraju trzeciego świata i to jest wszyscy, którzy teraz jeżdżą po Kazachstanach, Libiach i innych tego typu miejscach na motocyklach, pomyślą sobie, no ale kurczę, adventure. No ale no dobra, zobaczymy, co się stanie. Monika wie, gdzie jedziemy, bo ona jest nawigatorem tutaj. Tak, ja jestem nawigatorem, ja się bardzo cieszę na tą moją rolę, aczkolwiek myślę, że będzie ja śmiesznie. Ja jestem kierownikiem tylko. Jutro mamy do pokonania najdłuższy odcinek. Czyli tak, łącznie 550 km, ale to rozkłada się na minimum 8, a maksymalnie 10 godzin jazdy z tego, bo tutaj mamy dwa różne źródła informacji. Generalnie odcinek jest z Oslo do Forsnavåg, chyba to się czyta. Tutaj moja siostra mnie na pewno poprawi zaraz. I po drodze mamy przeprawę promową. Czego się spodziewamy? Spodziewamy się bardzo zmiennej pogody. To już wiemy, zresztą wystarczy spojrzeć za okno i tutaj się zmienia naprawdę co chwilę. Słońce, deszcz, no, wiatr. Nie, mogę wam pokazać, zresztą... ale będzie pod światło i nic nie zobaczycie. Teraz jest akurat słońce. Ale przed chwilą był deszcz, było mokro. Tak. I co jeszcze? No zobaczymy. Na razie... Sami nie wiemy. Ale się cieszymy. Ja się bardzo cieszę. Ja mam nadzieję, na prezentacji się nie popisaliśmy, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy tutaj, bo... Przypadkowo. Że przypadkowo, że w ogóle się na tym nie znamy i zobaczymy. I zapomnieliśmy się przedstawić. Też. Dobra, spróbujemy pisać.
robić te filmy. Nie wiadomo, w jakim będziemy stanie. Jutro, pojutrze, po pojutrze, po pojutrze, więc nie zagwarantujemy wam, że codziennie będziecie mogli to oglądać, ale postaramy się, więc... Postaramy się. Oglądajcie i profili jej, i profil mój, i tyle. Cześć. I Świat Motocykli. Jeszcze, no, mój w sensie Świat Motocykli, a twój to... Czyli taki puder. No, cześć.